W jaki sposób zabezpieczyć i zaimpregnować konstrukcję dachu? Trwałość konstrukcji dachu zależy m.in. od tego, czy została ona w odpowiedni sposób zabezpieczona. W przeciwnym wypadku więźba dachu może ulec zawilgoceniu, wypaczeniu i pęknięciu, będzie narażona na działanie szkodników, zagrzybienia i pleśni oraz degradacji. Aby zabezpieczyć konstrukcję dachu, należy ją w odpowiedni sposób zaimpregnować. Kiedy przeprowadzić impregnację więźby dachu? Impregnację konstrukcji dachowej najlepiej przeprowadzić już na etapie budowy domu. Dzięki temu można zabezpieczyć drewno na długi czas. W przypadku remontu dachu warto sprawdzić stan drewna w więźbie i uzupełnić ubytki, jeśli takie się pojawiają. Wówczas można zaimpregnować dotychczasową więźbę i zabezpieczyć ją na kolejne lata. W tym miejscu warto zaznaczyć, że impregnat najlepiej działa na suche drewno. Mokry materiał będzie miał problem z wchłonięciem impregnatu. Wilgoć drewna nie może przekraczać 18%. W związku z tym należy zainwestować w suche drewno. Prace przy impregnacji drewna na konstrukcję dachową powinno się przeprowadzać, gdy panują suche warunki w powietrzu w temperaturze od 5 do 20 stopni. Rodzaje środków do ochrony drewna, więźby dachowej. W sprzedaży dostępnych jest kilka rodzajów środków do zabezpieczenia drewna. Preparatów, które dostosowane są do różnych potrzeb. Preparat solny, dostępny w formie proszku lub roztworu. Z łatwością i głęboko wnika w strukturę drewna. Aplikuje się go metodą ciśnieniową lub zanurzeniową, jednak preparat ten jest wymywany przez wodę. Nie można go stosować do zabezpieczenia elementów, które narażone są na kontakt z wodą, np. dach pokryty blachą. Z powodzeniem można go natomiast stosować pod materiał, który nie jest narażony na korozję. Preparat wodorozcieńczalny. Bardzo często stosowany do konstrukcji dachowej, szybko schnie, nie wydziela mocnego, nieprzyjemnego zapachu. Można go nanosić np. na powierzchnię, która wcześniej została zabezpieczona preparatem solnym. Można stosować pod każdy typ pokrycia dachowego, jest odporny na działanie nawet najbardziej niekorzystnych warunków atmosferycznych. Preparat rozpuszczalnikowy. Jego zaletą jest szybsze wnikanie w drewno od produktów wodorozcieńczalnych, lecz posiada także zasadniczą wadę, jest materiałem toksycznym i nie sprawdzi się w sytuacji, gdy poddasze może być zamieszkane. Preparat olejowy lub lakierobejca. Tworzą ochronną, wodoodporną powierzchnię, jednak nie powinny być głównym środkiem chroniącym drewno konstrukcyjne, stosowane np. do więźby dachowej. Jak przeprowadza się impregnację konstrukcji dachowej? Spośród wymienionych środków, własnoręczną impregnację drewna na konstrukcję dachową można przeprowadzić płynnym środkiem, nakładając ręcznie pędzlem. Drewno na więźbę dachową nie może posiadać kory, jakichkolwiek ubytków, przebarwień i zacieków. Jeśli takowe się pojawiają, należy je usunąć. Przed przystąpieniem do impregnacji należy osuszyć drewno. Jeśli drewno jest już odpowiednio przygotowane, można przystąpić do jego impregnacji. W zależności od gatunku drewna i jego wilgotności nanosi się od 2 do 8 warstw preparatu. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby pierwsza nakładana powłoka była najgrubsza, a kolejne warstwy odpowiednio cieńsze. Należy także ściśle przestrzegać czasu wysychania poszczególnych warstw. W tym odcinku wideobloga to już wszystko, ja zapraszam Cię na kolejne odcinki. Zapraszam również na stronę www.blachodach.pl, gdzie będziesz mógł poznać oferty naszej firmy i do zobaczenia w następnym odcinku.